We mnie została taka pieczęć. To przeżycie tej oazy było czymś tak wielkim. Wartości, które stamtąd e, zabrałam z Rzymu, wartości słowa Jana Pawła II, wartości dotykania pierwszych wieków chrześcijaństwa, wszystkich tych miejsc, które widzieliśmy, które mogliśmy wręcz dotknąć, poczuć ducha tamtych lat. We mnie to wszystko zostało, i y, wiele razy w swoim życiu przez te minione lata y, odnoszę się do tamtych wartości w różnych decyzjach, w różnych y, życiowych sprawach. I bardzo lubiłam o tym opowiadać. Szczerze mówiąc, namawiano mnie do napisania tych wspomnień, ale się bałam. Dlaczego, dlaczego to jest jednocześnie, że to tak długo trwało? W sumie największym takim winowajcą w cudzysłowie napisania tych wspomnień jest mój mąż Andrzej, który przez dobrych 15 lat cały czas mówił: Ty nie pojechałaś tam tylko dla siebie, musisz się podzielić tym, co tam przeżyłaś, bo to są zbyt wielkie wartości, żeby chować je tylko dla siebie. I rzeczywiście, w momencie, kiedy nauczyłam się, szczerze mówiąc, obsługi komputera, bardzo mi ułatwiło to sprawę. i Mając swoje notatki z tamtego czasu, bardzo dokładne, mając nagrania, wspomnienia, zdjęcia, zaczęłam wracać do tamtych materiałów, jakoś mi się to wszystko w sercu otworzyło, doszłam do wniosku, że rzeczywiście warto nie tylko opowiadać komuś pojedynczej osobie, ale pokazać, jak to wtedy było, jaki radosny, jaki wspaniały był Ojciec Święty, ile nam dał dobrego i Także w tych poważniejszych spotkaniach, w homiliach, ale właśnie w ty, również w tym nauczaniu nas cieszenia się życiem, radością życia, spotkaniem z drugim człowiekiem. I tak rzeczywiście no, postanowiłam, że chcę to pokazać że, że myślę, że warto zapoznać się z tym, poznać, jak to było i. I prze, przejąć te wartości. Może ktoś pojedzie do Rzymu, może ktoś przejdzie tymi samymi ścieżkami, przyklęknie przy Janie Pawle II i podziękuję mu za to, co nam dał.